Dzień dobry. Czy wiesz, czy już wiesz, bo przekonałeś się wiele razy, że w skutecznym zrzuceniu zbędnych kilogramów i utrzymaniu optymalnej wagi raczej nie pomoże Ci dieta, która każe Ci ograniczać kalorie, spożywać małe i częste posiłki i tak naprawdę chodzić non-stop głodnym? Czy wiesz, że dla zrzucenia zbędnych kilogramów i utrzymania, stałego utrzymania optymalnej wagi, potrzebna jest Ci raczej strategia i zrozumienie, dlaczego Twój organizm magazynuje zapasy, dlaczego ich nie spala, i też świadomość tego, co możesz zrobić, by to trwale zmienić. Jeśli chcesz się dowiedzieć o kilku skutecznych metodach, które sprawią, że z łatwością zrzucisz kilogramy i będziesz w stanie je utrzymać, to zapraszam do oglądania. Dzisiaj Ci o nich opowiem. Po pierwsze, musisz zmniejszyć poziom insuliny. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie insulina zarządza tym, jakie paliwo spala nasz organizm, czy glukozę, czy tłuszcze zmagazynowane w tkance tłuszczowej. Dzieje się to tak, że po spożyciu posiłku, najczęściej spożywamy węglowodany, poziom glukozy wzrasta, wzrasta poziom insuliny i organizm otrzymuje informację, że tutaj otrzymał pożywienie, które może na bieżąco spalać. Jeśli nie będziemy doprowadzali do sytuacji, kiedy następuje, spada poziom glukozy, insulina nie jest wytwarzana i organizm uczy się do czerpania z zapasów, to po prostu nasz organizm nie będzie potrafił tego zrobić. No właśnie, i tutaj dochodzimy do drugiego ważnego punktu w naszej strategii, czyli do zwiększenia elastyczności metabolicznej. Co to znaczy? Oznacza to, że właśnie uczymy nasz organizm do czerpania z zapasów. Robimy to poprzez większe przerwy pomiędzy posiłkami. Osoby, które stosują intermittent fasting już od jakiegoś czasu, mogą zacząć stosować głodówki. No, nie jakieś takie dłuższe, ponieważ dłuższe głodówki niż pięciodniowe też obniżają już nasz metabolizm, jednak krótsze głodówki polecam tutaj rozpocząć najpierw od intermittent fasting, a później wdrożyć sobie taką głodówkę jednodniową, na przykład raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, i dzięki temu zobaczymy, z jaką łatwością nasz organizm zaczyna czerpać z zapasów i co sprawia też, że uczucie głodu naprawdę maleje. Ono maleje, ponieważ nie jesteśmy uzależnieni od ciągłej podaży węglowodanów. Organizm nauczył się już czerpać z zapasów i pozostanie bez jedzenia przez dobę naprawdę nie jest wtedy już problemem. Co robią diety, które każą nam jeść, co prawda mniej, ale często? No, sprawiają, że ciągle podwyższamy poziom glukozy we krwi, ciągle podwyższana jest insulina i jedyne, co tak naprawdę organizm spala, to na bieżąco to, co otrzymuje, a nawet jeśli sięga po zapasy, to często dzieje się to ze szkodą dla mięśni i że to one są spalane, a nie tłuszcze, bo po prostu z tłuszczami nasz organizm sobie nie radzi. Dlatego tym, co powinniśmy robić, jest raczej rzadsze spożywanie posiłków. To, o czym ja mówię w moich filmikach, intermittent fasting, dłuższe przerwy pomiędzy posiłkami, dzięki którym organizm zaczyna otrzymywać informacje, aha, tutaj nie otrzymujemy węglowodanów, ja tutaj muszę sobie sięgnąć głębiej do tkanki tłuszczowej i tam zacząć szukać. I też warto zaznaczyć, że w momencie, kiedy nasz organizm wypracował już ten mechanizm, oczywiście pierwotny mechanizm, który od zawsze nam towarzyszył, ale który niestety zatraciliśmy poprzez taki tryb żywienia, jaki nam się zaleca, czyli jedzenie często, to w takiej sytuacji też, w momencie, kiedy organizm czerpie po zapasy, to spala to, co powinien, czyli tłuszcze, a nie mięśnie. I też warto dodać, że mięśnie spalają więcej kalorii, więc jeśli mamy ciało, w którym jest więcej tkanki mięśniowej, a mniej tłuszczowej, to mamy też wtedy lepszy metabolizm. Trzeci element naszej strategii to różnorodność. Różnorodność to coś, czego brakuje większości konwencjonalnym dietom. Chodzi o to, że organizm, jeśli przez jakiś czas pozostaje na jakiejkolwiek diecie, jakakolwiek by ona nie była, nawet te, o których ja mówię, nawet jeśli przez dłuższy czas będziemy stosowali intermittent fasting o oknie żywieniowym 4 godziny i niejedzeniu przez 20 godzin, to nawet do takiego trybu jedzenia organizm się przyzwyczaja. Oczywiście jeśli ktoś ma optymalną wagę i super się czuje, to tutaj nie dzieje się nic złego, ale jeśli chcemy schudnąć, to lepiej jest jednak rotować, stosować różne podejścia. Nawet jeśli robimy intermittent fasting o 4-godzinnym oknie żywieniowym, to zamiast opuszczać śniadania, przerzućmy się, zacznijmy jeść śniadanie, opuśćmy kolację. Dawajmy naszemu organizmowi sygnały, że no, tutaj nic nie jest stałe, on musi się adaptować do różnych warunków. To też jakby
optymalizuje nasz metabolizm. Dzięki właśnie temu jego elastyczność metaboliczna jest większa. Jeśli stosujemy diety niskowęglowodanowe, to nie stosujmy ich cały czas, ponieważ no, niskie spożycie węglowodanów ma swoje plusy, ale ma swoje minusy, zwłaszcza dla kobiet. W okresie przed miesiączką nie powinniśmy stosować takiej diety ze względu na nasze hormony. Zwalnia też wtedy metabolizm. Trudniej jest wtedy takie diety utrzymać, tak jak te konwencjonalne diety, które zalecają nam spożycie mniejszej ilości kalorii, ponieważ organizm zaczyna się buntować, bo nie dość, że mu zwalnia metabolizm, to jeszcze nie otrzymuje wielu potrzebnych składników odżywczych przy takim deficycie kalorycznym, więc nie róbmy mu tego, stosujmy rozsądną strategię i też jeśli na przykład przez 7 dni stosujemy dietę raczej taką niskowęglowodanową, intermittent fasting, to róbmy sobie jeden dzień w tygodniu tak zwany cheat day, kiedy no, jemy trochę więcej. Oczywiście niech to nie będzie tak, że zaprzepaścimy te wszystkie korzyści, które osiągnęliśmy przez cały tydzień, jedząc właściwie wszystko w nieograniczonej ilości, ale jedzmy trochę więcej, to też restartuje metabolizm i sprawia, że łatwiej jest się nam, łatwiej nam utrzymać taką dietę, no bo mamy świadomość, że okej, przychodzi moment, kiedy ja mogę zjeść więcej, mogę zjeść to, na co mam ochotę, no według mnie na tym polega właśnie rozsądna dieta, taka dieta, która jest na całe życie i którą możemy stosować. Czwartym elementem naszej strategii niech będzie zwiększenie naszego metabolizmu poprzez to, że więcej się ruszamy. I oczywiście pod to podpada wszystko. Sport jakiekolwiek by nie był, aczkolwiek osoby, które nigdy nie ćwiczyły, wyobrażam sobie, że może im być trudno zacząć od godzinnego biegania. Dlatego nie zniechęcajmy się i pamiętajmy, że tak naprawdę wszystko się liczy. To, że my będziemy wstawać częściej od stołu, kiedy pracujemy, że wykonamy kilka ruchów, że będzie moment, że zaczniemy tańczyć, że zaczniemy wchodzić po schodach, nie używać windy, chodzić piechotą do osiedlowego sklepu, a nie jeździć samochodem. To są takie małe rzeczy, których my często nie chcemy robić, bo wydaje nam się, że nie warto. Więc zmieńmy sobie, że warto, zacznijmy od takich małych rzeczy. Za każdym razem, kiedy możemy gdzieś iść, a nie jechać, zróbmy to, nie myśląc o tym, ojej, ale to jest tylko 200 metrów. To jest tylko 200 metrów, ale i aż 200 metrów. I pamiętajmy, że nasz organizm, organizm człowieka nie został stworzony do tego, żeby siedzieć i jeść, tylko do tego, żeby się ruszać. I to też nie do sportu jakiegoś wyczynowego, nie do jakiegoś ekstremalnego wysiłku, ale do spacerów, do robienia różnych czynności w domu, do pracy w ogródku. Stawiajmy na to, co nam się wcześniej wydawało tak mało ważne. Piąty i bardzo ważny element strategii zrzucania zbędnych kilogramów to jest wzięcie odpowiedzialności. Wzięcie odpowiedzialności za stan, w jakim się znaleźliśmy i świadomość, czy tak naprawdę to my do niego doprowadziliśmy. No bo ja spotykam osoby, które no, lubią tak troszkę odsuwać od siebie odpowiedzialność. Mówią, ojej, ale ja mam chorą tarczycę, mam cukrzycę, mam insulinooporność, moi rodzice mieli nadwagę, no to jest u nas w genach. No ale oczywiście są to tylko wymówki powodowane tym, że te osoby nie chcą podjąć pewnego wysiłku, nie chcą zmian, nie chcą zmierzyć się z nowym wyzwaniem. I też chciałabym tutaj zaznaczyć, że często te wszystkie schorzenia, które wymieniłam, one nie spowodowały otyłości. To było zupełnie odwrotnie. Otyłość też jest oznaką tego, że nasz organizm nie funkcjonuje sprawnie, że nie jest zdrowy. Jeśli pozbędziemy się zbędnych kilogramów, to umożliwimy mu optymalne działanie i wtedy bardzo możliwe, że z większości tego typu chorób się wyleczymy. Jeśli natomiast chodzi o obciążenia genetyczne rzekome, no to jest coś takiego jak epigenetyka, można sobie sprawdzić, która mówi o tym, że geny są aktywowane tylko ze względu na sygnały dochodzące ze środowiska. I to tylko my, poprzez swoje wybory, sprawiamy, że te geny albo się aktywują, albo się nie aktywują. Zarówno w otyłości, jak i w innych chorobach. Także pamiętajmy o tym, że ponad genami są jednak inne czynniki środowiskowe i to one są dużo ważniejsze i my kształtujemy swoje życie poprzez nasze wybory w każdej sferze.
Mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla Ciebie pomocny i ułatwi Ci odzyskanie optymalnej wagi. Ja to tylko tak naprawdę krótko opowiedziałam o pewnych metodach, które sprawiają, że odchudzanie i zachowanie optymalnej, szczupłej sylwetki staje się naprawdę bezwysiłkową, bezproblemową zabawą. I jeszcze tutaj na koniec chciałam powiedzieć, że właśnie te większe przerwy pomiędzy posiłkami, intermittent fasting, czy też głodówki jednodniowe, niosą ze sobą inne ważne korzyści zdrowotne, o których mówię w swoich filmikach, takie jak na przykład autofagia, zwiększenie wytwarzania hormonów wzrostu, czy też spowolnienie procesów starzenia. Także zachęcam do stosowania takiego modelu żywieniowego też więcej osób, ponieważ poza tym jest on bardzo wygodny, no bo przecież daje większą wolność. Jeśli nie chcemy jeść jedzenia słabej jakości, to na przykład jeśli nie jest ono dostępne, możemy nie jeść przez 5-6 godzin i to nie jest problemem. Więc naprawdę to jest duża wolność. Ja tak jem tak już od wielu lat i ten czas, kiedy nie jem, kiedy wstaję rano i powiedzmy do godziny 15 niczego nie muszę jeść, jest dla mnie najbardziej kreatywnym czasem. Także zachęcam, sprawdzone działa. Dziękuję, do zobaczenia.